kościuszkowskim uniwersałem, ale wyjątkowo zaniedbanego, zabłądzi dziś w nowoczesnym miasteczku. Liczącym blisko 9000 mieszkańców. Z dwoma bankami, szkołami podstawowymi oraz średniego szczebla nauczania, krytą pływalnią, innymi elementami tzw. społecznej infrastruktury. Nade wszystko w miasteczku wyjątkowo schludnym, zadbanym, również w rejonie historycznego centrum z budyneczkami pamiętającymi jeszcze i przedkościuszkowskie czasy. Gmina Połaniec po nowym podziale administracyjnym znalazła się w powiecie staszowskim w województwie świętokrzyskim. Dla nas jest to pewnego rodzaju powrót do jakichś tradycji sprzed kilkudziesięciu lat. Gmina Połaniec zawsze była bliżej Kielc niż Krakowa. W związku z tym ja osobiście widzę pewnego rodzaju szansę dla Połańca. Sentymentalne wspomnienia wiążą się też z największą wykorzystaną przez Połaniec szansą rozwoju, którą otworzyła rozpoczęta przed 20 laty budowa elektrowni napędzanej węglem kamiennym, czwartej co do wytwarzanej w Polsce mocy, dającej nie tylko pracę niemal każdej w Połańcu rodzinie. Budowa i późniejsza eksploatacja energetycznego giganta przyciągnęła do niegdyś zapyziałej mieściny nowych, energicznych ludzi. Obsługa ogromnych turbin, generatorów, komputerowych układów sterujących wymaga wysokiego wykształcenia. Rodzi poczucie zbiorowej odpowiedzialności. Wpływa zatem dodatnio na społeczne obyczaje. W sumie różnorakie korzyści co najmniej równoważą straty wynikające z ekologicznej uciążliwości wytwarzania elektrycznej energii wielkiej mocy. Naszą ideą jest, żeby produkować tanią i czystą energię elektryczną. Na dzień dzisiejszy poprawiamy ochronę środowiska poprzez spalanie dobrego węgla, dobrej jakości. Natomiast na jutro, czyli od stycznia 1999 roku, połowa bloków elektrowni będzie wyposażona w instalację odsiarczania, a więc emisja tlenków siarki zostanie zminimalizowana. Jako jeden ze znaczących producentów energii elektrycznej, na dzień dzisiejszy płacimy dosyć duże kary za korzystanie z ochrony środowiska. Są to kwoty wynikające z przepisów, które nas obowiązują, a za pierwsze półrocze była to niebagatelna kwota ponad 12,5 miliona złotych. 60% dochodów miasta i gminy Połaniec są to podatki nasze, płacone z elektrowni. Inne gminy także korzystają z tego, dlatego że nasza infrastruktura terytorialna jest dosyć rozbudowana i dla tej społeczności w otoczeniu kilkunastu kilometrów jesteśmy jednym z podstawowych źródeł dochodu ze względu na płacenie podatku. My jako elektrownia rok ubiegły zamknęliśmy dosyć znacznym zyskiem. Ten rok ze względu na zmniejszanie się proporcji pomiędzy wzrostem kosztów a wzrostem przychodów będzie rokiem dosyć ciężkim i przełomowym. Niemniej jako zarządzający tą firmą planujemy osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego na koniec 1998 roku. Dla nas, czy jesteśmy w tym województwie, czy w innym, nie ma to takiego znaczenia. Natomiast na pewno będzie to miało znaczenie dla naszej społeczności, dla naszych pracowników i całego otoczenia, w którym tutaj żyjemy. Na pewno wielu kandydatów elektrownia, można powiedzieć, że da tej społeczności do pracy społecznej, gdyż zaangażowanie załogi w to, co dzieje się w firmie, jest bardzo duże, a także działanie związane z całym otoczeniem jest jeszcze większe, bo te więzi zaangażowania pomiędzy elektrownią, samorządami czy agendami rządowymi są dosyć duże i można powiedzieć, że są z korzyścią dla obu stron, i dla elektrowni, i dla społeczności. Nieśmiało liczymy także na pomoc, na przykład przy realizacji mostu przez rzekę Wisłę, co było naszym bardzo odważnym, ale realnym marzeniem. Co wnosimy? Głównie wnosimy dużą myśl techniczną. Połańczanie to ludzie bardzo wykształceni, między innymi poprzez to, że znaczna część ich pracuje w elektrowni. Wnosimy także duży potencjał gospodarczy. Miasto, w ogóle gmina jest postrzegana jako
stosunkowo niebiedna. Ludzie zaradni, bardzo taki z ekspansją się rozwijający. Mamy jeden duży zakład pracy, jakim jest elektrownia, i jest to bardzo dobry podatnik, dobry płatnik. No, ciągle liczymy, że ten stan się utrzyma, że będzie coraz lepiej. Za to liczymy się także z tym, żeby nie było jakichś zachwian w infrastrukturze, no to należy obok tego zakładu tworzyć także inne miejsca pracy. Społeczną reprezentację Połańca stanowić będzie 6 wybieranych wspólnie z Sandomierzem radnych w Sejmiku Samorządowym Województwa Świętokrzyskiego oraz 5 członków Powiatowej Rady w Staszowie, z którym od dawna współpracują miejscowi regionaliści. Należymy od paru lat do jednego z lepszych towarzystw regionalnych w Polsce. Organizujemy sympozje ogólnopolskie, niedawno organizowaliśmy targi wydawnictw regionalnych, organizowaliśmy sympozjum ogólnopolskie poświęcone regionalizmowi a historii. Opublikowaliśmy ponad 90 książek w Bibliotece Staszowskiej. Od 9 lat wydajemy miesięcznik Goniec Staszowski. Od 7 prowadzimy Muzeum Ziemi Staszowskiej. Skupiamy wokół działalności regionalistycznej, wokół Muzeum Ziemi Staszowskiej blisko kilkuset osób, które przychodzi na spotkania, które angażuje się w tą działalność na rzecz regionu świętokrzyskiego. Trzeba przyznać, że z wielką radością powitaliśmy fakt, że zaistniało to województwo na mapie nowej administracyjnej kraju. Liczymy, że będziemy mogli integrować działania regionalistów na rzecz umocnienia tego województwa. Jesteśmy przeświadczeni, iż powinniśmy zaistnieć w wyborach samorządowych, abyśmy sprawdzili się w działalności gospodarczej. Czy powiat staszowski ma szansę na samodzielność finansową? Bo obok przemysłowej perełki, jaką jest elektrownia w Połańcu, jest osiek i grzybów, a więc siarka, z której dochodów niegdyś i drugi Staszów zbudowano, ale która teraz już nie jest przynoszącą dochody dziedziną przemysłu. Czuliśmy, że powiat jest szansą dla środowiska nie tylko Staszowa, ale i okolicznych wszystkich miejscowości i gmin. Od 90 roku w Staszowie rozwinęło się masę podmiotów gospodarczych. W miejsce upadającego przemysłu powstało na obecną chwilę około 1000 różnego rodzaju podmiotów drobniejszych, czyli małych i średnich przedsiębiorstw, które zapewniają raz dochody dla budżetu gminy, z drugiej strony zapewniają dochody ludności tutaj okolicznej. Z upadającego przemysłu te grupy silnie intelektualne wykorzystują swoje możliwości, znajdują się w nowej rzeczywistości i tworzą podmioty gospodarcze, które zastępują upadający przemysł siarkowy. Myślę, że perspektywa najbliższych lat pokaże, że to środowisko warte jest tego zaufania, którym obdarzył rząd, czyli zlokalizowanie siedziby powiatu tu w Staszowie. Ale zaufanie zaufaniem, budżet budżetem. Słowem, czy podatki wystarczą na jego utrzymanie? Na obecną chwilę sam Staszów dobrze prosperuje w okresie tych 8 lat. Myślę, że w tej nowej rzeczywistości, gdzie z budżetu dodatkowo wpłyną środki na potrzeby powiatu, zasili to dodatkowo kasę lokalną, czyli te pieniądze spłyną tu na dół, gdzie racjonalnie zostaną wykorzystane, i myślę, że ten glejt zaufania zostanie wykorzystany przez to środowisko i tych środków wystarczy na to, żeby prawidłowo funkcjonować. Pozostaje jeszcze jedna turystyczna, o ile tak można powiedzieć, perełka, czyli zalew w Hańczy. Utworzony niegdyś na potrzeby kopalni siarki, teraz stanowiący 400 hektarów lustra wody i nieustających administracyjnych problemów na 30-kilometrowej długości obrzeża. Na pewno gospodarzem całego zalewu jest Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Krakowie. Ona jest właścicielem wody, terenu pod wodą i strefy tak zwanej wody powodziowej, czyli obrzeży niezalanych, czekających na dużą wodę. Ponadto gospodarzami już terenów na obrzeżu zbiornika są najpierw samorządy, a więc gmina Raków w największej części, w niewielkiej gmina Szydłów
i minimalne, jeżeli chodzi o obrzeże, ale znaczną, bo pod wodą, gmina Staszów. W największej części prywatni właściciele, następnie lasy państwowe i elektrownia Połaniec. Kto zarabia na zalewie w Hańczy? Powinni właściciele terenu, to niewątpliwie. Ale zalew miał być zagospodarowany pierwotnie, jak został oddany do użytku, przez centrale, wielkie centrale związkowe dużych zakładów pracy. Pozostało więc zagospodarowanie poprzez indywidualnych właścicieli terenów. Ta droga jest drogą dobrą, ale drogą długą jak na razie. Czy zbiorowa mądrość radnych trzech gmin, dwóch powiatów i jednego już na szczęście województwa pozwoli rozwikłać ów rekreacyjny przekładaniec? Bądźmy dobrej myśli, także po najbliższych samorządowych wyborach.